Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie. Po wczorajszym horrorze na kanale Izaka przechodzimy w nowy horror. Witam Cię, Piotrze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj inny horror będzie w sumie. Tak, trochę niż tak. U mnie. Moi drodzy, mapa nazywa się Information Warnings. Nie. Mhm. Crash Red, a nie, to nie będziemy tu promować takich rzeczy. Gameplay? Gamdom. Patrz, ile przycisków! No właśnie, to nie są przyciski. To nie są przyciski, widzisz, to. Tu masz shardy, to są. To są shardy w sześciu kolorach. I żeby przejść mapę, to musisz wszystkie zebrać. Czyli no masz pokazane, jak wyglądają te shardy. Slenderowe podejście do tematu tutaj, widzę. Widzisz, to musisz zebrać sobie te shardy wszystkie. Jak zebrasz wszystkie, zbierzesz wszystkie shardy, to wtedy jest okej, to wtedy wygrywasz mapę. Jest tak, że jeden z nas ma latarkę. Mm-hmm. Podmaus 1 się odpala, podmaus 2 się wyłącza. O. No i spoko. Niektóre rzeczy są do zbierania, można kliknąć, a żeby je zebrać, potrzeba dwóch playerów, żeby przejść mapę. Jeżeli mamy padaczkę, to nie możemy tego w to grać. I widzowie pewnie też lepiej nie. Ja przez Urharę kiedyś będę miał, jeszcze nie na to pora, moi drodzy, odpalaj hardcora. Klikamy start. Dobrze. Dobrze. Ej, to jest horror, stary. Słyszysz to, muzę? Słyszę. Aha, dobra, czekaj, i ty masz latarkę? Czy ja mam latarkę? Ty masz. Ja mam latarkę chyba. Dobra, i tak wszystko widzę. Na razie latarka nie jest potrzebna. Ja jest pierwszy. Dobrze. Tylko pytanie, co nas tu będzie straszyć w CS-ie? Ja nie wiem, nie robię tej mapy nigdy. Nic nie wiem. Świeżutka mapka. Może fakt, że będą boty z karabinami, a my nie mamy żadnej broni. Świeżutka łapka, także mile widziana mapa, łapka, fapka, srapka. I tu chodzimy tylko na łoku, nie możemy chodzić na biegu szybko. No. Chyba to ewidentnie trzeba iść w lewo, nie? Oj, więzienie! O kurde. The Suffering mi się kojarzy. Turn on the 4 generators. Dobra, musimy odpalić 4 generatory. Ej, słuchaj, ja myślałem, że to będzie taki, wiesz, durny Slender, typu jesteśmy w lesie, 6 karteczek i siema. A tutaj, kurczę, jakieś te. Nie wiem, czy to już odpalony generator? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, kliknąłem E na tym, ale... No przycisk wykonawczy to E. Co to za rury? Nie wiem, ale to się potęguje. Dobra, ja, no nie wiem, kliknąłem na każdym teraz. Czy ja to też. Da? Nie. Serio? Oh fuck! Też to miałeś? Działa, też to działa. Miałem. Patrz, kurde, jakiś gość przebiega w ogóle, ty. Dostał info, że Izak jest w sektorze. Miał karteczkę i długopis za sobą. Ej, to jest strasznie to fajny jest? Motyw. Ty, mam tego. Mam, masz szarda. Znajdźkę, mam szarda pierwszego, czerwonego. Właśnie. Ej, jaki to jest doskonały klimat, że ty masz latarkę, a ja nie. To mi przypomina, wiesz, jak... Musimy razem chodzić, ty. Taki wschodni front troszeczkę podczas II wojny światowej, że jeden miał karabin, a drugi miał amunicję. Nie możemy wejść. Nie możemy. Przejścia. No bo tam twój dobra, tam twój fanboy poleciał. Tak. I dźwięki. Ej, jaki ślimacior. Ale przesłuchań to jest. No. Prawo? No. Mówisz, że w prawo? Tu jeszcze, a bo tu jest ty. Bo tu jest lustro weneckie i tu widać wszystko. Weź do środka. Dobra, idę. No, widzę, jak wchodzisz. Zobacz. Tak było. Zrób mi rozpadka, no, królika. I ty mnie tutaj widzisz, nie? Tak widzę cię. Jak jest ciemno, masz latarkę, po co ci okulary przeciwsłoneczne? No, niby te. Powiedz mi, no kto wizor, jelo. Ej, ale to jest w porządku. To jest w porządku. Ja, bo ja będę brał, wiesz, screamery na ryj. No właśnie. Czekaj, w kiblu może być. Shard, nie? Nie ma sharda w kiblu. Ktoś nie. Nie zostawił mi sharda w środku. Sharda? Tam są jakieś teleporty, ja tam nie idę. O Jezus Maria, dobra. Miałeś coś? Tak. Oj, Peter, miałeś coś? Poszedłem pierwszy. Poszedłem pierwszy. Nie ma tu sharda w środku. Ty też nie zostawił sharda w kibelku. Niech koks od horojków pójdzie pierwszy. Ja to wezmę na klatę. Mnie już no, nic, ty bez też na klatę, nic, tak. Nic, absolutnie nic w stanie nie jest mnie wystraszyć. O, mam sharda. Ja. Dobra. Klikaj te drzwi, kod kreskowy. Mm-hmm. We need a knife to open this door. O kurde. Musimy znaleźć kosę. No słuchaj.
Ona mi się udawało raczej to zrobić dobrze w sumie, więc... ten tekst Shadow Blade'ami wczoraj to... No. No to może jednak będzie w kiblu kosa, nie? Kurde. Będzie kosa. Dużo osób łyka te kosy, nie? Ojej! Boże święty. Ej, ciebie wystraszył Screamer, a ty wystraszyłeś mnie. Jest kosa? Tak, jak jest Screamer, to znaczy, że jest progres, tak, Peter? Ja pierdzielę. Super. Bo to, ten film był otwarty wcześniej? One były otwarte wcześniej. Nie pamiętam, możliwe, że tam nic nie było, no. Ja nie pamiętam, co się działo, kurde, dobra. Ty musisz rodzić pierwsze, bo ja nie chcę tak. Dobra. Którą dziurkę wybierasz? Idziemy różnymi? Znaczy, najpierw musimy wskoczyć do jakiejkolwiek. Kucem. Będziesz podskoczyć i z kucem tam. Wiem, właśnie to robię. Trzymaj kucnięcie, nie? Aha. Może to się nie da, ty. O, da się. O kilka razy, tak szybko. To idziemy różnymi? No idziemy różnymi, kurde, jolo, nie? Idziesz do przodu, tak? Idziesz do przodu. Czujesz jak plemnik ku chwale swojej misji. No miałem słabego screamera. Ja widzisz, a u mnie nic. Nie ma latarkę. Dochodzisz do końca? Tak, jestem. Ja też. Tu nic nie ma, dobra. Czyli ewidentnie tędy. Możesz mi poświecić trochę? Poświecę ci. Tutaj wchodzę. Jest to. Nie, to jest tylko mnóstwo krwi. Graffiti. Z Dusta. Mhm. Dobra, jednak idź pierwszy trochę, albo chodź. Ty idź pierwszy. Ale ja nic nie widzę, bo ja nie. Jezus. Peter. Dobrze, jest kamerka, że widać jak podskakujesz. Dobra. No tam nic nie było, to tutaj. No tam chyba trzeba iść przez kratę. Mamy nóż, może będzie można zrobić kratę, nie? No tak. O, matuń. Wrenches. Musimy mieć cztery te klucze. No. Dobra, wracamy i szukamy w takim razie. No, już się załadowały. Po lewej stronie dole zobaczysz jeden. Dobra. Bierz go, ja będę kamerował. Tak. To już wiemy, że w tym momencie załadowały się screamery. Dobra, mam jeden. Dobra. Ja cię będę odprowadzał spokojnie. Jaki kliwat w ogóle. Tam jest drugi. Mhm. W rogu po lewej. No a ich nie było, czyli one się zrespiły. Mhm. Okej, okay. One są przy tych wylotówkach po prostu. Tak, tam jeszcze jest. Czyli tu jest ten w lewej, to weź ten od razu. Jest tu jakiś? A jest. Dobra. Okay. I tam jeszcze na końcu był. Tak, zgadza się. Dobra, mamy to. No i widzisz, jak to jest wszystko ładnie rozplanowane. Gdzie co jest. No można, kurde. Można. Nie musimy kluczyka szukać, kurde, w 10 różnych lokacjach, nie wiadomo gdzie. My tak śmieszkujemy w ramach odwołań do wczorajszego materiału Piotrka, do obejrzenia którego serdecznie was zapraszamy. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy, no. Bardzo serdecznie. Na pewno serdeczniej niż mapa nas zaprosiła. No właśnie, bo w 2 godzinach rozgrywki. Mhm. Dobra, idziemy. Widzę tylko twoją dupę. Ej, czuję coś twardego na plecach. Mam nadzieję, że to latarka. Tak, smaram ci latarką niosący. Nie podglądaj. A takie jajko niespodzianka, nawet 2 jajka. Dobrze. Okej, okay, jest jaśniej. Oj, chyba ci upadło mydełko, Piotrze. Musisz się schylić. Dobra. Okej. Okay. Musimy zlockpikować to. Mam nadzieję, że nie musimy się w tym celu wracać te pół godziny. Tutaj jest jakaś książka. Książka? Tak, ja ją mogę. Stand on metal crates unlock the chest. Gdzie ty wszedłeś? Dobra, musimy... To było w książce. Co? To było w książce. Musimy stanąć na metalowych tych, no... Nie doczytałem. Tutaj, na tych, chodź. Okej. Okay. I co teraz? I teraz powinien odblokować się skrzynka. Nie. A już drugi raz tego nie klikniesz. A nie, tutaj, może na tych, słuchaj. O. No. Nie, tu, na dole, na tych, co wody zbierają. O, i teraz? Ty, faktycznie. No. Ale super. Mam wytrych, ale przygoda. O nie. Kurde. Teraz muszę otworzyć. Dobra.
Dobra, wiesz co mam. Teraz masz ten otwieranie, takie jak w Skyrimie. Tak. Tylko mniej intuicyjne, bo nie trzęsie się lockpick w ogóle, nie? I mogę tak sobie próbować 2 lata. No, ja też tak robiłem w tamtej mapie u mnie. Też to miałeś, no. Było takie popsute. Nie no, poważnie. Ale fajna zabawa. A i to w ogóle się chyba kręci jeszcze, ten lockpick się kręci w dwie strony. Jak klikniesz raz, już na każdym położeniu klikaj 2 razy, jak coś. Aha, faktycznie. Fajnie, że powiedziałeś, Peter. Troll. Ja no spokojnie, nie krępuj się, masz czas przecież. Robota. Ja nigdy nie mam czasu. Nic się złego nie dzieje. Tym bardziej. No ludzie, tam nie krępuj się, mówię ci. Absolutnie się nie krępuj. Dobra, może sobie tam sprawdzić skrzynkę mailową czy coś. Tak, ja poczytam wiadomości. Mhm. Co tam się dzieje ciekawego na świecie? Poczytaj, ile rzeczy miałeś zrobić, a nie zrobiłeś. O, udało się. Coś się stało. Tak. To idź pierwszy. A najśmieszniejsze, że po prostu się rozwalił ten lockpick, nie? No to ja miałem tak samo, ty, bo zaraz się drzwi nam, mam być pierwszy. Dobra, idę. Ja nie jesteś pierwszy. Tu jest w lewo też przejście? Nie, to jest płot, jest dobra. Ja tu naprawdę potrzebuję twojego światła, Peter. Dobra, idziemy we dwójkę. O kurde, wow! Trinity, a nie. Okej, jest zielony. TBD. Dobra, mamy 3, słuchaj. Półmetek. No to spoko. A idziemy tędy, widzisz mnie? Widzę cię. Okej. Copy paper. A widzisz, do wentów trzeba iść. Dobra. Pierwszy. Skakuję. Montujemy się. Dobra, mamy wybór, prawo, lewo. Wybieraj. Jest szart kolejny, 4x6. No to teraz też jest przejście w prawo, nie? Nie, tu nie mogę iść do przodu. A, nie można iść, dobra, jest blokada. Prawo. Bardzo lubię, kiedy nie można przejść, bo wtedy wiesz, że to jest ta druga droga prawidłowa. Mhm. Okej, to jest jakieś przejście. Padłem. Okej, ja też. Chyba tak miało być. Ja wow! Boże, no. Kurde, Peter! Teraz rozumiem, dlaczego ludzie mi piszą pod heroikami, że oni częściej się boją mnie, no widzisz, niż Scriberów. Dobra, znalazłem ten, Shalda, nie? No to mamy 5x6. Mhm. Okay. Tutaj? Tu ktoś jest. To jest ten gościu, ten, zobacz, ten jest ten koleś. To jest twój fan. To jest jakiś młodzik, zobacz. Musimy mieć 6x6 Shalda. A to jest 6, zobacz. Ale elegancko. Bieraj. Ej, strasznie fajna mapcia, nie? All 6 shards are full. Bałem się, że natrafimy na taką samą jak do ciebie, nie? No, ale to jest loteria. Cześć. Kim ty chyba jesteś? The end. Map by. Moi drodzy, 6x6. Ten awatar pasuje do tej mapki ewidentnie. Moi drodzy, dziękujemy ślicznie. Rzadko bywa okazja, żebyśmy się bali w jakiejś grze. Mieliśmy tam kiedyś taką jedną, ale raczej należy to do rzadkości. Także pozdrawiam was serdecznie. Mile widziana łapka pod materiałem. Ja ze swojej strony zapraszam was klasycznie już na serwis G2A z naciskiem na weekendowe przeceny. A Piotrowi dziękuję ślicznie za uczestnictwo w materiale. Mam nadzieję, że sobie odpocząłeś w przeciwieństwie tak, do swojego. Wow! Wow! Super, po prostu fantastycznie. Nie mogło być po prostu lepszego finału. Tak, ja wyczekałem, bo my sobie musimy popierdolić, nie? I wreszcie dostaliśmy za to nagrodę. No, dokładnie. Fantastycznie wyszło. Dobra, to jest plus 5 łapek więcej. Serdeczna tarcza, dziękuję wam. Dzięki, trzymajcie się. Hej. Cześć.